Rockstar publikuje swoje nowe grafiki i wywołuje spekulacje nimi. Czyżby zapowiedź nowego GTA za niedługo ujrzała światło dzienne? Czyżbyśmy poznali datę GTA 6? Oglądajcie, aby się dowiedzieć. Na oficjalnej stronie Rockstara pojawiły się grafiki, które w żaden sposób nie pasują do żadnej gry ze stajni Rockstara. Czyżbyśmy mieli jakąś zapowiedź jakiejś nowej gierki od Rockstara? Teraz na ekranie macie zdjęcie jakiejś pani, która jest podobna do pani z Cyberpunka, polskiej gry z CD Projekt Red. Ale co ciekawe, w lewym dolnym rogu jest szampan, na którym jest data 1998. No i... Czyżby to chodziło o to, że nowe GTA 6 będzie rozgrywało się w latach 90. XX wieku? Oczywiście możemy spekulować, że to też może tak mieć, ale wątpię, bo jakbyście nie wiedzieli, studio Rockstar Games powstało właśnie w 1998 i to jest pewnie jakaś grafika, jakieś tam, nie wiem, z okazji urodzin, jakieś imprezy, no nie wiadomo, co chcą tym przekazać, ale może to oznaczać coś, że właśnie produkują nowe GTA 6, bo jak wiecie, jeszcze nie ma oficjalnej informacji, cały odcinek to oczywiście jakaś informacja zdobyta z internetu i nie wszystko jest prawdą, po prostu są to fake newsy, no tak mogę powiedzieć. Ale hello, skąd mamy te zdjęcie? No właśnie Rockstar odświeżyło tą swoją stronę, o której mówiłem w poprzednim odcinku i właśnie tam pojawiło się jedno z dwóch zdjęć. Obydwa są bardzo ciekawe, a no właśnie na jednym jest kobieta, wygląda jak z Cyberpunka, jak już mówiłem, a na drugim jakaś etykieta jakiegoś produktu. No nie wiem, jak to do końca interpretować, ale o tym za chwilę. Także jeżeli chodzi o to zdjęcie tej pani, to ciężko cokolwiek stwierdzić, czy jest to, o do czego to jest w ogóle zmierza. Może jakieś nowe DLC GTA 5, nie wiem, wyjdzie z jakimiś, nie wiem, robotami, jakieś, nie wiem, GTA 5 Online Cyberpunk Edition, albo GTA 6 Cyberpunk Edition, chociaż wątpię, bo... No, jakby nie patrzeć, GTA 6 i Cyberpunk to są jedne z najbardziej wyczekujących gier na świecie. GTA 6 chyba jednak bardziej niż Cyberpunk, ale Cyberpunk chyba są na drugim miejscu, jeśli nie mylę, także no... Może jakieś nawiązanie, no kto wie, no możemy spekulować. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie oczywiście. Kolejnym zdjęciem jest właśnie logotyp Rockstara, jest tu pełno ich znaczków wodnych i sam nie wiem, o co chodzi, jest tu jakiś napis, ja go nie będę rozszyfrowywał, także jak ktoś się interesował, to macie po prostu linka w opisie gdzieś do tego jakby zdjęcia. I nie wiem co o tym sądzić, co to może być, nie mam pojęcia. Może to jest jakieś, nie wiem, logo nowego Rockstara, to w ogóle nie miało sensu, że tak to powiem. Także możecie mi napisać, co wy o tym sądzicie, bo kurde, jest dużo takich rzeczy, których sam nie mogę jakby sobie poradzić z nimi, o co z tym chodzi. A wiem, że jesteście bystrzy i mi pomożecie w tym, bo kompletnie nie mam pojęcia. A daję to wam, ponieważ może nie każdy o tym słyszał, bo to jest info ze wczoraj. Także dość świeże info. To było tyle w tym odcinku. Wszyscy chyba czekamy na GTA 6, na jakąkolwiek zapowiedź, jakąkolwiek info, jakiś teaser, cokolwiek. No ale co jak co, no GTA Online ciągle przynosi zyski Rockstarowi, no i tak naprawdę wypuszczanie GTA 6 jest kompletnie niepotrzebne, póki GTA 5 zarabia. Jakby nie patrzeć, dobrze, ponieważ mogą dopracować dobrze GTA 6, mają na to czas. Ostatnio też widziałem artykuł, że właśnie Rockstar szuka beta testerów gier, czyli co, alfa GTA 6 już jest i ktoś ją testuje? Bardzo ciekawe, może to jest temat na kolejny odcinek, także subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. No i co? Łapka w górę, jak się podobało, łapka w dół, jak się nie podobało. Na razie, cześć, następnego odcinka. Bajo.